Hejka, jest około 13, 24 lipca, czyli jest pierwszy dzień buktubatonu. Nie potrafię mówić, o Boże. No i zasadniczo właśnie zdecydowałam, że biorę udział. Z tym, że nie mam do końca pomysłu na to, co będę czytać tak do końca, tak wszystkiego podpasowanego, więc nie będzie filmiku z TBR-em, tylko po prostu przejdę od razu do tych vlogów, więc prawdopodobnie większość z Was nie wiedziała, że biorę udział w tym maratonie. Chyba, że zaraz dam Wam znać na jakimś Instagramie czy Snapie, ale nieważne, nieważne. Na razie wiem na pewno, że będę czytać Po tamtej stronie Ciebie i mnie jako książkę z osobą na okładce oraz Sny bogów i potworów jako książkę, o której jest głośno, no bo zagraniczny booktube po prostu krzyczy o książkach Lainey Taylor już od dawna. Oprócz tego myślę, że się wybiorę do książnicy i wypożyczę książkę. Wow, Remi czyta książki z biblioteki, niesamowite, kiedy to się ostatnio stało, bo ostatnio jak Maria u mnie była, czego też pewnie nie do końca wiecie, bo nie chciała ze mną nakręcić filmu, bo jest głupia, to wybrałyśmy się razem do właśnie książnicy i spędziłyśmy tam 2 godziny i ogólnie było tak fajnie, że ja po prostu tak zatęskniłam za tym miejscem i zadaję sobie od tamtego czasu po prostu pytanie, czemu nie chodzę tam częściej i czemu nie korzystam z czegoś tak wspaniałego. Więc wybiorę się do książnicy i chyba wybiorę sobie kilka części serii niefortunnych zdarzeń, bo myślę, że pasują do wyzwań, że będzie też łatwo skończyć je w jeden dzień i skończyć na zewnątrz, przeczytać na zewnątrz, poza domem. Mogę nawet to zrobić w książnicy, siedząc na podłodze, bo uwielbiam siedzieć tam na podłodze. Więc to będzie naprawdę fajne, tak myślę, a nie mam żadnych planów na ten tydzień, więc no. Mam problem z wyzwaniem o książce, którą kupiłeś dla okładki, przez okładkę, cokolwiek, ponieważ mam dużo takich książek, tylko że większość z nich jest długa, a jeżeli mam przeczytać 7 książek w ciągu tego tygodnia, to wypadałoby jednak wziąć coś krótszego. Oprócz tego chcę skończyć książkę, którą aktualnie czytam w tym tygodniu i to jak najszybciej, więc dlatego też seria niefortunnych zdarzeń, która jest krótka, no jest to książka, seria dla dzieci, więc myślę, że szybko mi się będzie to czytać, żeby mieć jeszcze czas na skończenie Pochodni w mroku Sabety Hirt, czyli drugiej części Ember in the Ashes, więc tak, to będzie przygoda. Zasadniczo tak, YOLO kochani, YOLO. Po co planować swoje życie, skoro można spontanicznie decydować się na zmarnowanie tygodnia na czytanie i stresowanie się czytaniem? Polecam Remi z kanału Layla Quicks, to jest bardzo dobry pomysł. Okej, okay, więc już trochę się ogarnęłam i wiem, co mniej więcej chcę czytać przez ten tydzień. Oczywiście nie powiem Wam teraz, tylko będę Wam mówić na bieżąco, żeby było fajniej i śmieszniej. Teraz zrobię sobie herbatę i będę rozpisywać parę rzeczy, bo muszę się trochę ogarnąć, w tym moje czytelnicze plany na resztę wakacji, bo jakoś tak zaczęłam o tym myśleć przy okazji wybierania książek do tego booktubatonu, więc tak, to tak. I jak to skończę, to pewnie zajmę się czytaniem, może trochę posprzątam w pokoju i lecę czytać, bo muszę się wyrobić. Is there anyone here I know? I look around the room, whatever I let it go. Steve's in Germany, that said I tried to think of anyone else. No, yeah, that's it. Hey, 21. Jestem chyba beznadziejna w tych update'ach czytelniczych, bo się nie odzywałam cały dzień praktycznie od 13. Gratulacje Remi, jesteś super. Więc tak, czytałam trochę Ember in the Ashes z Pochodnią Mroku. Jestem na stronie 339, a jak zaczynałam dzisiaj, to byłam na 267, więc to sobie jakoś tam podejmuję czy pododaję. Nie potrafię matematykę. W każdym razie, nie czytałam dużo dzisiaj, bo była u mnie przyjaciółka, potem oglądałam serial z mamą. Alicja, jeżeli to oglądasz, to wiedz, że przez ciebie moja matka jest uzależniona od Kochanych Kłopotów i nie chce robić nic poza oglądaniem tego serialu, a ja jako jej dziecko, z którym ogląda ten serial, muszę oglądać go z nią. Nie no, bardzo lubię, tylko że no, jak już włącza, a ja chcę robić coś innego, no to muszę zostać i oglądać ten serial z nią, nie?
bo inaczej mnie ominie coś, a nie chcę oglądać sama, więc dzięki. I teraz będę czytać dalej i pewnie jeszcze chwilę mi to zajmie i nie wiem, chciałabym skończyć tę książkę dzisiaj, ale jakoś tego nie widzę, bo zostało mi jeszcze 270 stron, to trochę sporo, ale nie wiem, może mi się uda. Życzcie mi powodzenia. Nie życzcie mi powodzenia, to bez sensu, idźcie do tydzień później, nieważne. Jest pierwsze 20 i właśnie skończyłam czytać drugą część Amber in the Ashes, co jest przykre, biorąc pod uwagę to, że nie liczę tej książki do maratonu, bo byłam mniej więcej w połowie, kiedy zaczęłam maraton, w sensie, no, zdecydowałam, że zacznę maraton i też nie pasuję do żadnej kategorii, no i nie mogę jej zaliczyć jako skończonej książki, bo to z maratonu, no bo zaczęłam ją wcześniej. Ale tak, już ją skończyłam i mogę od jutra zająć się innymi rzeczami, a mam już pomysł na to, co będę czytać w tym tygodniu i się ekscytuję, no bo książki, ludzie, książki. Więc idę teraz spać, bo sen jest dobry i kocham spać. Hejka! Jest wtorek rano. Właśnie się ogarnęłam, umyłam, ubrałam takie tam. I ogólnie to witam w kolejnym filmie na kanale Lilac Weeks, gdzie nigdy nie wiesz, jaka jest pora roku, bo chodzę w swetrze cały rok, non-stop, nigdy nie przestaję. Jest lipiec. Teraz będę kręcić film, potem będę go montować. Chociaż chyba już nie zdążę dzisiaj go stawić, ale zobaczę jeszcze, no nieważne. W każdym razie będę dziś kręcić film i montować film. Potem zabiorę się za książkę, którą jest po tamtej stronie ciebie i mnie. I ogólnie to, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ja czytam tę książkę dlatego, że mojej przyjaciółce Patrycji bardzo się podobała. W sensie, no, to jest jedna z jej ulubionych książek, ale jedna z tych książek, które spodobały ci się kilka lat temu i może niech ma sentyment. Więc możliwe, że wcale mi się nie spodoba, ale powiedziała mi, że przeczytam, więc przeczytam. Zwłaszcza, że to jest... Myślę, że będzie się to lekko, łatwo i szybko czytać, więc myślę, że na taki maraton czytelniczy to idealna pozycja. Jestem prawie pewna, że nie skończę jej dzisiaj, bo no, muszę właśnie zrobić parę rzeczy. Prawdopodobnie jadę potem do miasta. No i nie wiem, jak długo mi to zejdzie i w ogóle, więc nie wiem, jak to będzie, ale po prostu będę ją kończyć na przykład w dniu, w którym będę czytać jakieś krótsze książki albo coś i przeczytam tę krótszą książkę i będę miała jeszcze trochę czasu na czytanie, bo sobie poczytam po tamtej stronie ciebie i mnie. No ogólnie to myślę, że wszystko będzie fajnie. Czekam dzisiaj na moje książki, mam nadzieję, że dzisiaj przyjdą, byłoby bardzo miło. No i tak, do zobaczenia w kolejnym update'cie. Okej, okay, jak widzicie, siedzę sobie w moim miejscu do nagrywania. Jej, i się kręcę aktualnie, nie, mój bałagan, na krześle obrotowym, fajnie. Skończyłam nagrywać filmik, co zajęło mi 2 godziny, ponieważ mój aparat jest okropny, a właściwie to chyba coś z kartą pamięci, z tego co zdążyłam wywnioskować i dowiedzieć się od Alicji, dzięki Alicja. I tak, teraz spróbuję to zmontować. Może jak dobrze pójdzie, to pójdzie to jeszcze dzisiaj, jeżeli nie, to jutro, spoko, nie śpieszę się, luz, i tak nie było tygodnia filmów, przeżyjecie. No i co? No i potem spróbuję czytać, chociaż nie wiem, czy nie jestem umówiona jakoś na za super niedługo i czy nie muszę się zbierać do centrum, ale to się ogarnie później. Tak. Wciąż nic nie przeczytałam, bo byłam zbyt zajęta, bo nagrałam film o Amber in the Ashes, potem go zmontowałam, a potem przyszedł listonosz i przyniósł moje książki. Jestem aktualnie najszczęśliwszym człowiekiem świata. Mam moje 11 cudownych książek i ogólnie zaraz będę płakać ze szczęścia i nie wiem, co będzie z tego maratonu, bo aktualnie mam po prostu ochotę przytulać się do tych książek. Nawet nie chcę ich czytać, ja chcę po prostu je przytulać. Ja już nie mogę mówić, ja po prostu... I resolve to make you friends. I like my old ones, but I fucked up so. Jest koło 18 i czytam po tamtej stronie ciebie i mnie do wyzwania. Człowiek na okładce, osoba na okładce, postać na okładce, cokolwiek. Jestem tak tutaj na jakiejś 150 stronie i trochę się męczę, bo z każdą stroną odkryłam na nowo, że to po prostu nie jest książka dla mnie, to nie jest typ literatury dla mnie i zwyczajnie się trochę męczę, bo o mój Boże, ale obiecałam Patty, że przeczytam tę książkę, więc ją przeczytam, zwłaszcza, że mam maraton, więc może coś się zmieni w trakcie, będę dawać znać i tak. Jest godzina
6 po północy, 26 lipca. Ja właśnie skończyłam na tamtej stronie Ciebie i mnie i mam zaliczone pierwsze zadanie, czyli osoby na okładce, ale ha, w sumie nie skończyłam tej książki w jeden dzień, bo już jest 6 po północy, nieważne. Chciałam się ucieszyć, że już mam też drugie zaliczone zadanie. No, więc trochę się przemęczyłam z tą książką, bo ona mi była taka banalnie irytująca i... Ale przebrnęłam, udało się, jestem z siebie dumna. Teraz mogę iść spać i jutro czytać coś, co może bardziej mnie zainteresuje, jest bardziej w moim guście, więc... No, cześć, jest środa, godzina 13:25 i dopiero się ogarnęłam, ubrałam i umyłam. I dzisiaj będę czytać Sny Bogów i Potworów, część drugą. W końcu może uda mi się skończyć tę trylogię, Boże, ile to się ciągnie. Tak, chociaż nie wiem, czy nie będę iść na miasto dzisiaj, więc pewnie trochę mniej przeczytam, ale to jest krótkie i myślę, że na luzie dam radę, więc... I byłam na mieście i pogoda w Szczecinie jest okropna, zaraz wam pokażę, jak leje. Czemu ona mówi kochani? Ja to wymyśliłam. Spadaj w terenie. Jestem sobie z Marią i z Kat. I oglądamy film, więc ogólnie nie czytam na razie. Więc nie czytam, tylko siedzę sobie z nimi i się nudzę. Ale no, to pa. Excuse me? Zamówić. Siemenko. Jest 23:30 i one zostają na noc, więc nic dzisiaj nie czytam więcej, więc... Ja ci poczytam na dobranoc. Mhm, tak myślałam. Kochani. O Boże, się wczuwa. Chwila. Ja polecam mój kanał, nie widać mnie. Jest 27 w czwartek, godzina prawie 20 i dzisiaj nic nie przeczytałam, bo siedzę cały dzień z tymi dwoma gnomami i oglądamy Degrassi, bo nie mamy co robić z życiem. Jest piątek, 28 lipca i ja na razie dopiero się ogarniam. Posprzątałam trochę w pokoju, bo był tu niesamowity syf. Pozdrawiam laski, które u mnie były na noc. Masakra to wszystko przez was. Wykąpałam się i jest 14, więc trochę słabo. Ale zaraz będę iść do biblioteki po książki, których potrzebuję do wykonania jakby kolejnych zadań. Chociaż nie wiem, czy zdążę jej przeczytać, ale i tak się przejdę do tej biblioteki i będzie fajnie, może wam pokażę, bo w ogóle idę do Książnicy Pomorskiej, czyli takiej super dużej biblioteki, w której dzieje się też bardzo dużo fajnych rzeczy, oprócz tego, że są tam książki. My tam chodzimy z klasą czasami na zajęcia. Pewnie zauważyliście, że coś dziwnego mi się stało na włosach. Okej, nie wiem, czy wy wiecie, ale to jest zasadniczo bardzo zabawna historia, w sumie nie historia, tylko bardzo zabawna zależność. Że kiedy chcę zrobić sobie fioletowe włosy, to one mi nigdy nie wychodzą, nieważne co zrobię, używam już po prostu miliona różnych farb. Już naprawdę tyle razy próbowałam i zawsze wychodzi mi coś innego. Na przykład teraz wyszedł mi fioletowy, ale po dwóch dniach bez mycia, bo byłam na Woodstocku, po prostu połowa mi zeszła i byłam w połowie blond, a w połowie różowa, więc fajnie. I dzisiaj też co prawda nakładałam fioletową piankę na bardzo zielonkawe jeszcze włosy, bo próbuję je zmyć od tygodnia i nie chcą mi zejść, więc stwierdziłam, dobra, wale to, po prostu zrobię fiolet teraz i wyszło coś takiego, więc no fajnie, fajnie, lubię żyć. Kiedy Lila Wicks nie może mieć fioletowych włosów? What's the worst that could happen? Hej kochani, się sobie w parku. Czemu się z tobą ze mnie śmiejesz? No bo hej! Siedzę sobie w parku za kaskadą z przyjaciółmi i patrzcie, jaki kolor mają. Z przyjaciółmi! Dobra, ze znajomymi. I moje włosy zmieniły kolor, a to jest... Tak, to jest moja gromadka i będziemy czytać pierwszą część serii Niefortunnych Zdarzeń na głos. Mamy swój mini klub książki, bo jesteśmy lamerami i nie chcemy się siedzieć w kaskadzie. No, elo. Hejka, wróciłam do domu. Czytam sobie dzisiaj to. I tak, jak pewnie zauważyliście, może w poprzednich kilku klipach wypożyczyłam w Księżnicy pierwsze trzy części z serii Niefortunnych Zdarzeń, ponieważ w zeszłym tygodniu skończyłam oglądać pierwszy sezon serialu.
A przez całe dzieciństwo oglądałam film i nigdy sobie nie zdawałam sprawy z tego, że jest seria książek i potem jak już sobie zdałam z tego sprawę, to było bardzo trudno ją dostać i stwierdziłam, że no dobra, skoro trudno dostać, to może nie przeczytam. Ale potem się okazało, że wystarczy pójść do biblioteki, na co oczywiście nie wpadłam, bo jestem głupia. Więc tak, wypożyczyłam pierwsze 3 części, myślę, że będą idealne do tych wyzwań pod tytułem przeczytaj książkę na zewnątrz albo przeczytaj książkę w jeden dzień, no bo są krótkie i mają dużą czcionkę i raczej są lekkie, bo to książki dla dzieci. Więc tak, i potem na kontynuować serię, więc się cieszę, że w końcu to zaczynam i tak, to tyle na razie, idę czytać. Jest prawie północ i ja właśnie zdaję sobie sprawę z tego, jakim jestem przegrywem i z tego, że nie ma szans, że przeczytam jeszcze 5,5 książki do niedzieli. Mimo, że mam książki, które się czyta szybko i lekko, to nie sądzę, żeby to było wykonalne tak fizycznie. Jeżeli mi się to uda, to znaczy, że jestem po prostu bossem, zwłaszcza, że przyjeżdżają jutro do nas goście, moja rodzina i idę też do mojej przyjaciółki piec babeczki i nie wiem, jak ja to zrobię, ale jeżeli to zrobię, to znaczy, że jestem po prostu najfajniejszym człowiekiem świata i nie wiem, zasługuję na szacunek. Aktualnie jestem na stronie 148, trzeciej, ostatniej części Córki do mojej kości i to jest chyba ten moment, kiedy naprawdę zaczynam doceniać styl pisania autorki, czego nie zauważyłam jakby u siebie przez ostatnie 3 części, które czytałam. Może to dzięki temu, że nie wiem, tłumacz jest trochę inny, albo coś się poprawiło w tłumaczeniu, albo po prostu bardziej się już wgryzłam w ten styl. Ale na razie jest naprawdę bardzo fajnie, nie tylko ze względu na fabułę, ale też właśnie na styl. Bardzo podoba mi się opis aniołów. I to nie tylko tych aniołów, które są tam jako bohaterowie, czyli tam Akiva, czy jakiej tam, nieważne, ale też innych aniołów i ogólnie opis tego, jak różnorodne one są, to jest coś cudownego i autentycznie te obrazy są w mojej głowie takie żywe i piękne i o mój Boże. Jest 4:15 i dopiero skończyłam Dni bogów i właśnie bogów i potworów. Nienawidzę tej serii, czemu ona ma takie skomplikowane nazwy. O! Jestem trochę martwa w środeczku, jak pewnie słuchacie widać. Szczerze mówiąc, to była moja ulubiona część całej trylogii, bo po prostu wreszcie widzę to, co powinnam w niej widzieć, że rzeczywiście mi się bardzo podobała. No, ale teraz chcę już spać. Dobranoc. Hej, żyję, ogarnęłam się i teraz nie wiem, co będę robić, bo tu nie ulubionym goście, ale postaram się przeczytać te książki, bo ja wierzę, że mi się uda, ja się nie poddaję. Jest 14:24, skończyłam pierwszą część Lemon Snicket, serii niefortunnych zdarzeń i zaraz będę publikować film i lecę do przyjaciółki robić babeczki czy coś tam, więc na razie sobie nie poczytam, ale jest dobrze. 5 godzin później wróciłam od koleżanki i byłam jeszcze w międzyczasie na zakupach z mamą i kuzynką, co było udręką. I tak, zabieram się za drugą część Lemon Snicket. Jeszcze 4 książki. Powodzenia, ja. Odkrycie dnia dzisiejszego. Trudno jest czytać swoje książki, kiedy trzeba czytać parę rozdziałów dziecku do snu na głos. Gardło mnie boli. Ale jest 21 i ja jestem prawie w połowie drugiej części Lemon Snicket, czyli serii niefortunnych zdarzeń. No, będę to kończyć i myślę, że może nawet jeżeli nie będę super zmęczona, to postaram się skończyć jeszcze dzisiaj albo w nocy trzecią część, żeby jutro mieć tylko 2 książki tylko do przeczytania. 23:50, 29 lipca skończyłam drugą część serii niefortunnych zdarzeń, zaczynam trzecią. I potem idę spać i jutro będę się martwić resztą. Dobra, dopiero zaczęłam trzecią część serii niefortunnych zdarzeń, ale w sumie mam dość, bo wczoraj czytałam do późna i chcę tylko spać. I może uda mi się wstać rano i wtedy się martwić czytaniem, ale na razie jestem martwa w środeczku i mi się nie chce. Jest 11:13, 30 lipca, ostatniego dnia BookTubeTonu i zostały mi 2 książki. Skończyłam trzecią część serii niefortunnych zdarzeń
i teraz będę zaczynać Głębie Challengera, a potem jadę do parku przeczytać książkę na zewnątrz. My mind on her, on my own, but when I look back up, everybody else was gone. Jest 20:20 w niedzielę 30 lipca i kilka godzin temu wróciłam z parku, gdzie wykonałam zadanie z przeczytaniem książki na zewnątrz całkowicie i przeczytałam pierwszy tom, pierwszy zbiór. Deadly Class to jest komiks, więc no wiadomo, że czytało mi się to szybciej niż zwyczajną książkę. No i cóż, to było interesujące. Siedziałam tam w tym parku 2 godziny i czytałam bardzo brutalny komiks, w którym przez połowę czasu główny bohater jest naćpany, więc trochę średnio wiadomo, co się dzieje naprawdę, a co nie. Nie no, fajna zabawa. A teraz zostało mi jakieś 120 stron do końca Głębi Challengera i myślę, że może mi się udać. Ha. Ktoś powiedział, że tego nie zrobię. Ja nie zrobię. I jest 23:36, nieważne, jestem nieogarnięta. I właśnie skończyłam swoją siódmą książkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siódmą książkę. I właśnie wygrałam ten BookTubeton, chociaż myślałam, że się nie uda, bo przez 2 dni zupełnie nic nie czytałam i miałam do przeczytania 5 książek w 2 dni, ale mi się udało i po prostu czuję się jak największy wygrych świata. Więc zasadniczo właśnie skończyłam Głębie Challengera. No, nie chcę za bardzo mówić na razie o tej książce, powiem pewnie we wrap-upie, bo teraz jakoś nie mogę się ogarnąć. Ale myślę, że powinnam powiedzieć, jakie książki czytałam i dlaczego, w sensie do jakich zadań, wyzwań nie podpasowałam, no bo tak to trochę nie wiecie, o co chodzi, bo w końcu chyba nie powiedziałam tego wprost, bo nie wiedziałam, czy mi wszystko wyjdzie, czy uda mi się wypożyczyć cele niefortunnych zdarzeń w ogóle, więc teraz to szybko opowiem i tak, i dzięki za śledzenie moich zmagań z tym maratonem przez cały tydzień. Więc w poniedziałek czytałam tylko 2 część Amber in the Ashes, z tego co wiem, z tego co pamiętam, co nie liczy mi się do maratonu, a przynajmniej nie chcę tego liczyć, no bo nie mam pomysłu jak i gdzie i po co. Po prostu chciałam skończyć tę książkę, żeby się za mną nie ciągnęła przez najbliższy tydzień albo więcej. I pierwsze zadanie z BookTubetonu, czyli książka z osobą na układ, to było po tamtej stronie ciebie i mnie, Jess Rottenberg, którą pożyczyła mi Patrycja. Pozdrawiam Patrycję, chyba już cię pozdrawiałam z 5 razy, ale nieważne, nieważne. Książka, o której było głośno, to Sny Bogów i Potworów, czyli ostatnia część Córki Dymu i Kości. Tak, czyli ostatnia część z trylogii, która przynajmniej za granicą na przykład jest bardzo popularna. W Polsce wydaje mi się, że trochę mniej, ale myślę, że i tak bardzo dużo osób ją kojarzy. A jeżeli nie, no to i tak mam tutaj jeszcze seria niefortunnych zdarzeń, o której też jest dość głośno. Myślę, że właśnie bardzo dużo booktuberów czytało ją w dzieciństwie, a nawet jeżeli nie, to teraz wyszedł serial, więc wszyscy wiedzą, o co chodzi, więc też jest głośno i w ogóle w każdym razie zadanie zaliczone, tak. Skończyć książkę w jeden dzień to zaliczyłam wczoraj chyba z 2 częścią bodajże, bo przeczytałam ją w całości wczoraj. Książka z bohaterem, który jest zupełnie inny niż ty, to również seria niefortunnych zdarzeń, ponieważ nie jestem 14-12-letnią sierotą ani niemowlęciem, które lubi tylko gryźć, jak mi się przynajmniej wydaje z tego, co wiem na swój temat i z moich własnych obserwacji. Skończ książkę na zewnątrz, poza domem. To zrobiłam dzisiaj, jak pojechałam do parku i spędziłam 2 godziny w parku siedząc na ławce i czytając o śmierci w Deadly Class. Fajnie, polecam. Dobry komiks. I przeczytaj książkę, którą kupiłeś ze względu na okładkę, no to też Deadly Class, ponieważ no nie wiedziałam nic o tym komiksie, kiedy go kupowałam na targach w Krakowie, więc jakoś tak najbardziej mi pasowało, bo też jak widać, pewnie jak się domyślacie, starałam się szukać książek krótkich i takich, które byłoby łatwo czytać, bo to jednak 7 książek, właśnie ostatnio zradnie przeczytać 7 książek w 7 dni, to dość wymagające zadanie.
Ale jestem bardzo z siebie dumna, że temu podołałam, bo przeczytałam właśnie te wszystkie, które pokazałam. Trzy części serii niefortunnych zdarzeń i głębie Challengera i razem jest ich 7. I wiem, że to niby komiks na przykład nie powinien się do końca leczyć jak książka, albo że seria niefortunnych zdarzeń to no, seria dla dzieci i że to też takie trochę oszukiwanie, ale nieważne, nie obchodzi mnie to, świetnie się bawiłam. Miałam nawet takie 2 dni, gdzie nic nie czytałam, jak już mówiłam, pewnie 5000 razy. I naprawdę jestem zszokowana tym, że mi się udało i że naprawdę przeczytałam te 7 książek w tym tygodniu, bo myślałam, że nie podołam, ale jestem z siebie dumna i dzieci, pamiętajcie, możecie wszystko, jeżeli tylko bardzo tego chcecie. I teraz chyba idę spać, bo się nie wyspałam od kilku dni porządnie, bo ciągle czytam, a jutro będę prawdopodobnie nadrabiać spotkania towarzyskie i seriale, bo od kilku dni właśnie żyję tylko tymi książkami i tym maratonem, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie i możecie mi pisać, jak wam poszedł BookTubeton, jeżeli braliście udział, albo ogólnie jaki macie stosunek do maratonów czytelniczych i ile książek w kilka dni, cokolwiek jest waszym rekordem, nie wiem, po prostu piszcie mi coś fajnego w komentarzach i do zobaczenia potem, cześć.